Nie ma takiej sfery dotykowo, nie wiem, fizycznej, tak, która by była tabu. Wszystko jest stworzone do bliskości, czułości. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Madę i to jest kolejny odcinek Rozmów o Apologetyce. Dzisiaj ze mną w studiu w Krakowie wyjątkowo Beata Mądra. Dzień dobry. Witam. Słuchajcie, Beata jest żoną, mamą siedmiorga dzieci, specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kobiet i żon, jest też autorką książki Odkryj Skarb, to jest dla, książka dla dziewcząt, prawda? Tak, 13+, plus, dlatego żeby nie było szoku, o komunikacji sama ze sobą, ze światem, z chłopakami, o cielesności, która się zmienia, o odkrywaniu piękna, sensu, godności dziewczyny, kobiety. Ja specjalnie na początku nie mówiłam o czym będziemy mówić, bo chciałam Wam, drodzy widzowie i słuchacze, uprzedzić, że to jest odcinek tylko dla dorosłych, bo ponieważ będziemy mówić o współżyciu, o seksie, o takich relacjach intymnych, małżeńskich. Więc jeżeli gdzieś jesteście w takiej przestrzeni, że mogą was słuchać dzieci, to może się, się, możecie się spodziewać, że padną trudne pytania od tych dzieci tak. albo, że usłyszą no coś. Na własne życzenie. Usłyszą coś takiego, no co, potem będą właśnie zadawać pytania bardziej, bo te dzieci nie rozumieją takich rzeczy i, i potem pytają. Dobrze, będziemy w takim razie mówić właśnie, co to znaczy seks po chrześcijańsku, czy jest w ogóle coś takiego i czy, czy właśnie, czy jest coś takiego jak Seks po chrześcijańsku? Myślę, że tak. Dlaczego? Dlatego, że jest to dobra nowina, dobre światło, dobry pomysł, który nie pochodzi od człowieka. Seks jest tak bardzo wpisany w nasze istnienie, w naszą fizyczność, w nasze ciało. Jak dobrze, że je mamy, bo niekiedy mówi się, że ciało jest sakramentem duszy. Że jest to uzewnętrznienie całego świata niewidzialnego i to, że mamy taki niesamowity sposób wyrażenia tego, czego nie wypowie ani słowo, ani myśl, że właśnie ciałem możemy poprzez dotyk, czułość, bliskość wyrazić to wszystko, co jest większe od nas. Znaczy, wiesz, myślę, że to jest coś, co się w ogóle zmienia trochę w kościele, że zaczynamy trochę pozytywniej mówić. Y o seksie, o seksualności, i tak zaczynamy w ogóle wychodzić z tym tematem. Od kilku lat, prawda yy, to się zmienia, bo kiedyś tak wrażenie, że tak nie było, że to był taki temat tabu i tak nie mówimy o tym w kościele. No takie nierozumiane definicje były bardzo pomieszane. Dlatego, uhm, <dos <Yeah że i nauka, i psychologia, i w jakiś sposób teologia może nie spotkały się na takiej kawie czy herbacie, jak my, a przyszedł czas spotkań dialogu i dojścia do nie tylko porozumienia, ale do odkrycia, że to wszystko się ze sobą wiąże, że nie można oddzielić duchowości od ciała, że jesteśmy jedno i że seks jest bardzo mocno wpisany w drogę do świętości małżonków. Mhm. I jeżeli małżeństwo ważne, to jest takie, które zostało potwierdzone przez współżycie, no to musi mieć to znaczenie. Jeżeli mamy wyznaczane jakieś zasady, granice, to nie po to, żeby nas przestraszyć, żeby nas jakoś zdystansować, tylko żeby pokazać, tak, słuchajcie, to jest skarb. O to warto zawalczyć, mhm. o to warto się starać, bo to nie jest byle co. No dobrze, to wokół tego właśnie chrześcijańskiego seksu narosło wiele takich mitów i w kościele, i poza kościołem, tak? Więc. Czy jest taka rzecz, którą ty słyszałaś, taką najbardziej absurdalną, y, która właśnie opisuje jakby tą relację małżeńską? Mhm. Kiedyś sama w nią wierzyłam o. i może dlatego to jest taki e, temat e, dla mnie osobiście mhm. ważny, przetrawiony i z którym już teraz się nie zgadzam. E, że e, czystość przedmałżeńska gwarantuje długie i szczęśliwe, mhm. e, satysfakcujące życie małżeńskie. Mhm. Zgadzam się z czystością przedmałżeńską rozumianą jako przestrzeń do poznawania się w... W innych sytuacjach niż intymne, mhm. które pozwalają nas wzajemnie poznać się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, poznać swoje osobowości, charaktery, sposób spędzenia wolnego czasu, rozwiązywać konflikty poza łóżkiem. To jest świetny czas narzeczeński, gdzie naprawdę możemy ćwiczyć pewne, wyćwiczyć pewne metody, pewne mechanizmy, które będą działać w małżeństwie. I czekać na coś, co będzie fajnym ogniem. Natomiast. Utwierdzanie się w przekonaniu, że jeżeli ja poczekam, to na pewno. Jeżeli ja wytrwam, to to już wystarczy, mhm. no to jest pewnym, chyba, niezrozumieniem tematu, bo to nie wystarczy. Jednak małżeństwo szczęśliwe zwłaszcza to nie jest jakieś trofeum, jakaś nagroda za wytrwanie mhm. w czystości, tylko to jest praca, nieustanna praca, no to tak jak z ogrodem. Mamy hmm. cztery pory roku, zanim mamy jedną porę roku, no to nie doczekamy się pięknego ogrodu w, w kolejnej. I w małżeństwie podobnej, podobnie. A w tematyce seksualnej tym bardziej. Zwłaszcza jak rodzą się dzieci, jak się zmienia ciało kobiety, jak zmienia się dyspozycyjność również męża. I to wszystko musi się spotkać. Jak mówisz, że to jest praca, to niektórzy myślą: Ojej, ja po prostu nie chcę mi się nie. Znaczy, w sensie, no, nie chcemy takich, wiesz, myślimy tak, no, kiedy, a kiedy jest ta przyjemność, dlaczego musi być cały czas praca, nie? No. Wiesz, że wiesz, wiesz, co chodzi, że, 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 że to jest temat, który kojarzymy z przyjemnością, a nie kurczę z pracą. No, jeżeli pomyślimy sobie o wakacjach, i praca będzie narzędziem ku temu, żeby spełnić to marzenie i polecieć tu i ówdzie. Ja na przykład bardzo lubię żagle z mężem i moim marzeniem jest czarterowanie jachtów i pływanie z naszą gromadką od wyspy do wyspy. Ta motywacja powoduje, że podejmuję pracę, która nie jest łatwa, jest wysiłkiem, jest trudem, jest zaangażowaniem, jest czasem walką ze zmęczeniem, z brakiem snu, ale myśl... Że jestem coraz bliżej. Mhm. Odhaczanie w kalendarzu poszczególnych dni powoduje, że ja mam motywację, że mam taki wewnętrzny zryw i gotowość, żeby się poświęcić, żeby się oddać. Jeżeli nie doświadczam satysfakcjonującego, radosnego, pełnego ukojenia seksu, mogę mieć bardzo podobnie. Mogę być osobą zniechęconą z racji tego, że nawet nie wiem, jak mogłoby być właśnie ciekawie, fajnie. I tutaj podam taki przykład. Dziecko pyta się rodzica, co to jest seks? Tato, mamo, co to ma? Cztery lata, usłyszał takie hasło, a rodzice mówią, no to chodź, pokażemy ci. No i już widzę blade twarze tutaj z drugiej strony. Dziecko jest wzięte na barana, podrzucane. Rodzice tańczą, bawią się, łaskoczą go. Wszyscy się cieszą. I rodzice mówią, właśnie dla dorosłych to oznacza seks, czyli dobre emocje, radość, y, taka lekkość, poczucie spełnienia, zapomnienie o problemach. Y, pierwsza informacja, to też jest do nas. Jak, w jaki sposób my żeśmy się dowiedziały, y, co robią ludzie w sypialni, mm. <gry> y, to może być cały czas powrót do tego pierwszego informacji, pierwszego obrazu, y, który może być dla nas czymś tłumiącym, czymś zawstydzającym. A przecież właśnie ta dobra nowina o chrześcijańskim mm. seksie, ona nas... Y, Uzdalnia do tego, żeby cieszyć się byciem w ciele mhm. i nie tłumaczyć się dlaczego tak reaguje, bo każda reakcja, wszystko co przeżywam w ciele jest dobre, bo tak zostaliśmy stworzeni, działamy na siebie jako mężczyzna i kobieta i to też jest dobre, póki reagujemy, póki pragniemy się wzajemnie jest wszystko ok, mhm. gorzej jak to trochę gaśnie. No właśnie, bo jednym z takich zarzutów wobec chrześcijańskiego małżeństwa przynajmniej, no, że ono jest już raz do końca życia no i ludzie mówią, no nie no. co za nuda. Życie, No tak, no to jest nuda jak 150, no, całe życie z jedną kobietą, z jednym mężczyzną. No przecież no, no, po 5, 10, 20 latach to już się znacie jak u Sekonie, no gdzie tutaj w ogóle jakaś no, fascynacja. Tak, takiej. tak, taka fascynacja, taka, takie zaskoczenie, czy, czy no, które potrafi być przyjemne, nie, no to nie lepiej wtedy jakby wymienić na inny model. No jeżeli efektem ma być przyjemność, no to ona jest skończona tak jak ciało. Wszystkie zmysłowe doznania są skończone. I to trzeba sobie wbić do głowy, że nasz taki wybuch dopaminy, który powoduje poczucie szczęścia, spełnienia właśnie tej przyjemności maksymalnej, on też jest skończony. Nieskończona może być później problem z uzależnieniem. Kiedy mhm. rzeczywiście potrzebne są kolejne bodźce, żeby reagować podobnie. Jeżeli nasza bliskość opiera się tylko na zmysłowych podnietach, no to to się skończy. Może skończyć się w zakochaniu, po kilku mhm. miesiącach w małżeństwie, może z urodzeniem pierwszego dziecka i co, koniec. Okazuje się, że za progiem znajduje się kolejny pokój, i kolejny, i kolejny, tylko trzeba mieć odwagę tam wejść i przyjąć te problemy jako coś do pokonania. Także też prowadziłam takie warsztaty z żonami w tym temacie i mogę wymienić, jakie są najczęstsze przeszkody, które powodują, że się nie chce że się nie marzy, nie myśli no, to o bliskości idziemy, idziemy w, w taki sposób pragnienia, że o tak, prawda, zamknę oczy, to jest moje tak, marzenie. No bo jakby to się spotyka. Znaczy ja spotykam takie opinie po prostu kobiet w internecie, tak, które są zniechęcone bo, Tak, no tak, i... no tak, jakby też my próbujemy to bronić w takim, w takim sensie, że no nie, no niemożliwe, bo to jest, to jest w małżeństwie, to się nie zdarza takim chrześcijańskim, prawdziwym, a może jakiejś Grzechy, żeście popełnili, tak? I przez Obwinianie, to, tak, to, tak, sięganie no to, no to do jakie przyszłości są te, Jakie są te przeszkody? Mhm. Yy, więc wypisałam sobie całych osiem no tak, tak. wahania poziomu hormonów. I to może być no tak. spowodowane tym, że no my kobiety jesteśmy po prostu cykliczne jak cztery pory roku, mężczyzna jest stały. I wiadomo, że w okresie płodnym, yy, przez te 3-4 dni jesteśmy nastawione na bliskość, na ciepło, lepiej się z nami rozmawia, jesteśmy skłonne właśnie do czułości, do gdzieś prowokowania, zachęcania. Męża, żeby się nami zajął. I dobrze, jak jest reakcja. Dlatego, że my chcemy być zauważone. Właśnie poprzez te sygnały wysyłane z ciała, poprzez to, jak, jak o siebie dbamy, nasze ciało ciągle mówi. I to jest dobra wiadomość, że w małżeństwie możemy wzajemnie się prowokować ku temu, aby się spotkać, aby się rozpalać, aby się zachęcać. I to jest dobre. Więc te wahania hormonalne często spowodowane mhm. są przebytym porodem, laktacją, cukrzycą, do antykoncepcją. Jeżeli ktoś miał nawet w przeszłości takie mhm. doświadczenie, no to niestety wypukiwanie z organizmu tych hormonów sztucznych trwa bardzo długo. Wiesz, co niektóre kobiety mhm. mówią, że one to jest wszystko, wiesz. Ja nie jestem przez hormony, jakby prowadzona. To jest, ja jestem jakby sama, wiem jakby. Co chce i kiedy chce, i to nie jest tak, że hormony mną decydują, co ja chcę. No to powrót do biologii klasa szósta, podstawowa <laughs> szkoła. Nic na to nie poradzę, trzeba wrócić do edukacji. Menopauza i wszelkie takie związane problemy ze zdrowiem, operacje, no to wiadomo, że jeżeli my poprzez ciało coś wyrażamy, jeżeli to ciało jest uszkodzone, no to trzeba je naprawić albo przeczekać, kiedy ono dojdzie do siebie, wyzdrowieje. I to wszystko, co związane jest z hormonami. Wiadomo, że to jest taki smaczek zmysłowy jak dobra przyprawa. Ale bez przypraw też da się jeść i przeżyć, tak? Wcale zupa nie musi być doprawiona, żeby człowiek był syty i, i ruszył dalej do przodu. Więc da się to pokonać, da się też to zrozumieć, dlaczego tak działamy, dlaczego mamy taki etap cyklu, a nie inny. To też jest fajna informacja dla męża. Słuchaj, teraz mamy taki czas i dlatego jestem taka zezłoszczona. Zaraz wybuchnę, i wiesz dlaczego. No A właśnie mężczyźni o tym wiedzą, myślisz? Yy... Wiedzą, ale zwyczajnie nie dostają sygnałów z miesiąca na miesiąc, że to jest teraz. Mm -hmm. Więc yy, kiedy w... są tacy, tak. którzy dobrze czytają swoje żony i znają je. Oj, to jest marzenie. <laughs> ale są tacy, na... którzy. Po prostu są w szoku, co miesiąc, tak. albo jeszcze jak kobieta zajdzie w ciążę i nagle ma jakieś inne potrzeby, albo bardziej, albo mniej chce seksu, to są zdziwieni jakby, nie? Może tak być, wiadomo, fajnie sobie zapisać w kalendarzu, że hej, hej, to jest czas, kiedy jest burza na morzu, pamiętaj marynarzu, tutaj co się będzie działo, ale potem po morzu wstaje w sło słońce, prawda, I, i będzie znowu dobrze. Potem drugi, drugi taki powód wahania emocjonalne, relacyjne odgrywają pierwszoplanową rolę w występowaniu takich zahamowań związanych z konfliktem, niezrozumienia. Mhm. Czuję się niezrozumiana w jakimś temacie, nie wiem, wychowania dzieci, pracy, obowiązków, odpoczynku i przekładam to na gotowość do współżycia albo jego brak. Czyli to odmawianie ze względów, nieporozumień często jest nadużywane przez kobiety, mhm. przez żony. raczej nie spotkałam się z mężami, którzy odmawiają. Spotkałam się z mężami, którzy nie mają ochoty. Tak? Mhm. Nie chce im się, ale właśnie ochota nie steruje miłością, bo miłość jest decyzją woli i to ja postanawiam dzisiaj ukoić twój ból rozmową, ok, spacerem, ok, jak się nie da to ciałem i powiem szczerze, że kiedy ja widzę mojego męża zmęczonego po pracy, mówię, chodź chwilę odpoczniesz sobie we mnie. I to jest dobra nowina dla żon, że my swoim ciałem możemy koić różne bóle psychiczne swojego męża. I odwrotnie, kiedy ja się czuję źle, proszę mojego męża, żeby mnie przytulił, pogłaskał. Jest różnica? Ja potrzebuję czułości bliskości, mój mąż potrzebuje seksu. Uważam, że w teologii ciała, w spotkaniu się osób poprzez bliskość fizyczną nie ma różnicy, czy to będzie współżycie pełne, czy to będzie będą tylko gesty czułości, bo są różne potrzeby. A, I, co, powiesz, uh -huh? a co powiesz o dziewczynach, które mówią, że ona ma obowiązek? Współżycia z mężem. Mm -hmm. Obowiązek może być no, traktowany jako kara, <noise> jako nie wiem, właśnie ten, ta, ten cień mm. chrześcijańskiego seksu, tak, a my chcemy być w blasku, w słońcu, chcemy wyjść z tego cienia, no wyjściem jest samostanowienie. Ja decyduję rzeczywiście o moim bycie, bo małżeństwo nie jest przekazaniem swojego istnienia w ręce drugiego człowieka, nie, to jest spotkanie to jest dar osób, komunia osób. Czyli ja spotykam się w wolności, bo ja chcę. Obowiązek bardziej traktuje wynikający, no my jako matki, ojcowie, czujemy obowiązek opieki i tak dalej. Mhm. Mniej czujemy obowiązek zatroszczenia się o męża czy o żonę. A powiem chyba, jasno: to jest chyba złe słowo. Obowiązek dotyczy temacie, relacji całościowej, mhm. nie tylko wyrywkowej na zasadzie sypialni, mhm. ale moim obowiązkiem jest zapytać żonę, jak się czujesz, jak się dzisiaj masz, w czym mogę ci dzisiaj pomóc. I odwrotnie, zapytania męża jak mogę cię wesprzeć w tym temacie. Co mogę się dla Ciebie zrobić? Zadajemy takie pytania. To jest pierwszy obowiązek. Natomiast jeżeli nie rozmawiamy i wszystko odbywa się za drzwiami sypialni, może to być traktowane jako: no, nie mam wyjścia, tak? bo jestem żoną. Mogę odmówić, jesteśmy wolni, ale ze zrozumieniem. Słuchaj, z tego i tego powodu nie jestem w stanie. Nawet mogę wrócić do przeszłości, skąd się biorą moje zahamowania, kiedy mąż czy żona zrozumie, rodzi się porozumienie, które rodzi bliskość i z bliskości wynika pragnienie. I właśnie to jest ta różnica, że nie podniecenie, niestymulacja taka fizyczna, chociaż to też ma znaczenie, doprowadza do współżycia, ale wzajemna taka bliskość emocjonalna, zrozumienie wzruszenie, czasem wspólne przeżywanie cierpienia powoduje, że tu popłaczemy, tu jest nam ciężko i zaraz jesteśmy w bliskości i dochodzi do współżycia, bo wyrażamy coś niewyrażalnego słowem. I, i no, obowiązek, nie wiem skąd się to wzięło, może z filmów, seriali, <grym> może z jakichś kabaretów, no ale bądźmy poważni, no, mamy równouprawnienie i no, tak jak jest obowiązek nakarmienia dzieci, no nie mamy wyjścia, tak? W małżeństwie wyjście jest zawsze. Właśnie to jest ta różnica, że nie jesteśmy tu sobie poddani, tylko zadani. Wzajemnie. Mm. Trzecim takim no, przeszkodą mm. to są środki przeciwdepresyjne. Jeżeli jest depresja o. kliniczna, mm -hmm. jakieś leki, nawet takie doraźne, to też działa na obniżenie zwyczajnie ochoty, tak? Mm -hmm. Na bycie darem, na przyjmowanie, na dotyk. Czasem jest taka drażliwość, nie dotykaj mnie, nie podchodź. Mm -hmm. Uszanujmy to, że to nie jest to, że ja cię nie chcę, tylko reaguje, moje ciało reaguje drażniąco, czy moja psychika, jest jakiś ból emocjonalny. Mm -hmm. Tylko mówmy o tym. No bo tak to rodzi się taka przestrzeń ciszy i ojej, w czym zawiniłam, prawda? Czy co się takiego stało? A kiedy mówimy otwarcie, Właśnie rodzi się ta bliskość. A to chyba jest najtrudniejsze, co mówisz. No bo tak, no rozmawiajcie o tym, ale ludzie tak, no ale jak, nie? Jak, jakby Czasami najtrudniej jest zacząć. Tak. Nie? Może napisz po prostu sms-a, wiadomość. Będzie łatwiej w dobie, kiedy wyrażamy się poprzez klikanie i pisanie. Nie czytamy swojego ciała. Niektórzy, jak powiedziałaś, niektórzy mężowie patrzą na żony oczy, na zachowanie, na mowę ciała i już wiedzą ale to jest sztuka i to jest mistrzostwo. Czwartym takim przeszkodą to jest definicja, czyli te poglądy, myśli, przekonania, które wynieśli, wynieśliśmy z domu, z wychowania, w tematyce. To jest tak ważne, byłamy. żeby rozmawiać o tym jeszcze przed małżeństwem. A jak, o czym, o czym myślisz, kiedy... No na przykład o przekonaniach różnych, mm -hmm. tak, związanych ze współżyciem, na przykład, no jakie ty masz oczekiwania, mm -hmm. że co, że... Jakby, Pobierzemy się, to, to jak często chciałabyś uprawiać seks, tak? Mm -hmm. No to może powiedzieć codziennie, nie? A i właśnie a, a kobieta to i... powie: Kurczę, no nie wiem, że tak codziennie, nie? I, i wtedy jakby już możemy o tym rozmawiać, nie? Tak, tak wytłumaczyć na przykład jeszcze mężczyźnie przed ślubem, tak? No nie wiem, czy codziennie, no bo my mamy, mamy miesiączki, mamy niekomfortowo, możemy się czuć w, w, w tym czasie, po, przed i tak dalej. Także, no tak, myślę, że to też jest Ale ważne. Ale na początku nie? spróbujmy codziennie. No ja nie no, możemy spróbować. Nie, tak. Właśnie, ja mam taki zeszycik, jeszcze jakbyśmy studenckim małżeństwem, gdzie sobie zaznaczaliśmy, mhm. żeśmy się uczyli wtedy, jak ogarnąć te płodne, niepłodne. I serduszkami nasze spotkania. To jak teraz otwieramy i tak wszystko na czerwono, mówimy, ja, ale to był ogień. Ale o to chodzi, że na początku małżeństwa, kiedy rzeczywiście na siebie jeszcze czekaliśmy, mm -hmm. jesteśmy spragnieni, to nie bójmy się wejść do tych gorących źródeł. Mm -hmm. I kąpmy się codziennie. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego? Jeżeli ktoś chodzi na Eucharystię codziennie, przyjmuje komunię. To dlaczego nie kochać się codziennie? A czym jest komunia osób? Nie, ja nie mówię, że to źle. Mówię <laughs> tylko o tym, żeby oczekiwać. Żeby tym... że tak, żeby, żeby po prostu porozmawiać też o tym, jakie mamy oczekiwania. Nie? No to się zmienia już no. też podczas już życia. Mhm. Bo mogę mieć oczekiwania, a nigdy nie byłam na tej wyprawie. Mhm. Tak, jak miałam wyobrażenia na temat lotu samolotem, a kiedy moim marzeniem jest zrobienie sobie licencji pilota wionetki, to teraz widzę, że to nie będzie takie łatwe, że trzeba mieć jakieś predyspozycje i tak dalej. Predyspozycje do współżycia też trzeba mieć. Oprócz chęci, nie wiem, jakiegoś poziomu hormonów, tak? No to wiadomo, że nasze ciało musi reagować. Jeżeli żyjemy w pruderii wcześniej, nie przytulamy się, nie dotykamy, nie całujemy, nie mamy reakcji fizycznych, to jest jedna z przeszkód do tego, żeby w ogóle do małżeństwa doszło. Nasze ciało musi być zdolne. I jedne to interpretują, no to zamieszkajmy, spróbujmy. A inni to interpretują, y, czytajmy się wzajemnie, tak jak mówiłaś. Te wszystkie sygnały odczytujmy, y, ale, ale stawiajmy sobie granice, żeby jednak zostawić wiesz, coś. Wiesz, jaką słyszałam? Rzecz taką a propos takich dziwnych rzeczy, które ludzie w kościele mówią, że na narzeczeni nie powinni się za często spotykać, żeby nie kusić się bo tak to jak się za często widują, to jest zbyt duża pokusa. O rany. <noise> po prostu myślę, że nie, 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 chyba to nie ten. Nie wiem, kto to wymyślił, <noise> natomiast wydaje mi się, że raczej szczęśliwa żona i szczęśliwy mąż nie, bo my mamy dla siebie być pokusą, ale pokusą ku dobremu, ku zbudowaniu. Mhm. Wyrażamy siebie poprzez ciało, nasze ciało reaguje i to jest dobre. Jeżeli nie sprawdzimy tego przed na zasadzie nie wiem, zwyk zwykłego zapachu ciała, możemy mieć tak zbudowaną krew, że odpychamy się poprzez zapach. I to trzeba zinterpretować wcześniej, bo może okazać się, że po połączeniu się nas będzie mieć chore dzieci. No, ale Da to, się to zbadać. To chyba szybko wychodzą takie rzeczy, nie? W sensie nie, nie wiem, to czy trzy znaczy spotkania, no chyba nie. Zapach nie, nie. przyciąganie jest dobre, to, że ktoś mnie pociąga, przyciąga no, no, no. to jest magnes. Niezwykłe, że zakochanie pochodzi jakby spoza nas, mhm. że jest to jakiś taki impuls, który powoduje, że ja z tym człowiekiem chcę być jedno, że sobie nie wyobrażam życia bez niego, że już nie wytrzymuję, prawda? I to dążenie do jedności, które związane jest z popędem seksualnym, które możemy kierować, które jest inicjatorem pierwszych pocałunków, bliskości, dotyku i może być inicjatorem współżycia, to jest dobre. Natomiast my podejmujemy decyzję, kiedy się wycofać, kiedy coś lekko zamrozić i dlaczego. Jeżeli nie wiemy po co coś robimy, to jest bez sensu. <grystanie> ja wiedziałam, dlaczego czekam mm -hmm. na mojego mm -hmm. męża, dlaczego mamy takie decyzje. I mimo, że nas bardzo przyciągało, mieliśmy plan. Zwyczajnie, nie śpimy u siebie, randkujemy, wyjeżdżamy, ale mhm. jeżeli jest gorąco, no to spotykamy się w grupie, żeby się trochę ostudzić, mhm. bo żyjemy w ciele i widzimy, że ono jest zdrowe, mhm. że reagujemy na siebie. I Dobra, mówiliśmy, przy, przy, ale przy mówiliśmy o, o mówiliśmy. tych przeszkodach. Jeżeli traktuję właśnie współżycie z mężem jako jeszcze jeden obowiązek, rzecz do zrobienia, mhm. A nie jako sposób wyrażenia miłości, przynależności, odnawiania sakramentu, bo przy każdym współżyciu odnawiamy sakrament. My nie musimy tego wypowiadać, że ślubujecie miłość, wierność, uczciwość. Ja to robię ciałem. Jest też takie powiedzenie: moja mama kochała Pana Boga bardzo. I Pan Bóg powiedział, udowodnij i dał jej tatę. <laughs> Ładne. Ale tak. wiesz, czy jak ktoś będzie tego słuchał, to powie tak, no nie dorabiacie trochę sobie takiej duchowości do tego. Przecież to jest fizyczna rzecz, to, to nie. Nie dorabiamy sobie takiej teologii, duchowości. Myślę, że to trzeba zostawić tym, którzy napisali niejedną no, księgę na ten temat. Święty Jan Paweł II, szczególnie teologia ciała, jest dość trudna, ale interpretacji jest sporo, więc można temat no, poszerzyć. Po owocach poznamy. Możemy po, przyjrzeć się historii ludzi, którzy tylko fizycznie opierają swój związek na bliskości dotyczącej ciała, a tych, którzy rozwijają się we wszystkich przestrzeniach i, i ciało jest dopełnieniem. Jest wyrazem tego wszystkiego, co tej całej relacji, która powstaje poza. To jakie są te kolejne przeszkody? Bo wy mu ile? Trzy, cztery? Tak, cztery. No, to dajemy, no, mamy też bolesne współżycie, które najczęściej mhm. występuje u kobiet: mhm. że wszystko mnie boli, że coś jest niedopasowane, że w ogóle jaki to ma sens, przecież ja nic nie odczuwam. No to jeżeli mamy inny zmysł, na przykład smaku, i zjadasz jakimś swoją ulubioną potrawę, nie czujesz jej, no to coś z tym robisz, tak? No. Naprawiasz sobie ten zmysł. Czyli jeżeli sobie coś poparzysz, coś, co ma odbierać, nie wiem, dotyk leczysz tą rękę, tak? Podobnie jest ze zmysłami, z odczuwaniem w narządach intymnych drugiego człowieka. Mhm. Mamy mnóstwo jakby środków naprawczych, które nas uzdolnią do dawania i przyjmowania miłości. Nie trzeba się tego bać. Nie tłumaczyć, że a przecież już tyle razy próbowaliśmy i nic. Mhm. Dlatego, że i unieszczęśliwiamy siebie i małżonka, który nie będzie tu empatyczny. Bo jeżeli on tego nie czuje, to w sercu zostaje mu odrzucenie, mhm. a nie o to chodzi. Ale też, przepraszam, I... że ci tak to mhm. jeszcze, bo to są rzeczy też, które zmieniają, znaczy są tacy, którzy mogą powiedzieć, a po ślubie właśnie przy pierwszym stosunku i tak dalej, i na początku odczuwają jakiś dyskomfort fizyczny, tak, ale to też może się zmieniać w czasie, w sensie po porodach, mhm. tak, yy, tak. W Ciążach i tak dalej. Mhm. To może się zmieniać i no i wtedy. No musimy, szu musimy szukać tej pomocy, jakby jak się wyleczyć z tego, tak? no bo to nie jest normalne. Nie? Tak. I y, właśnie ta, to logiczne stwierdzenie, y, że moje ciało ma być sprawne, mam na to, y, 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 mam na to wpływ. To ja decyduję, czy jestem sprawna fizycznie, aktywna. Y, to się przekłada na relację również seksualną, tak? Mm. Czy jestem atrakcyjna dla swojego męża, a co on lubi, żebym była dla niego atrakcyjna, y, w czym on mnie pociąga. To też mogę mówić, że bardzo lubię, kiedy chodzisz w koszuli, kiedy ładnie pachniesz, wyrażam. To sprawia, że ciebie pragnę. I to jest dobre. W małżeństwie jest na to przestrzeń. Ten filtr flirt, tak? Flirt, ten takie przyciąganie się na zasadzie niedopowiedzeń, mowa w ogóle małżonków, nawet przy dzieciach, która może być symboliczna. Ja, no to jest. Tak, robicie tak. Tak robi, no I nie? to jest bardzo. Właśnie to jest to, że my już ze sobą jesteśmy w oczach, w jakichś zaczepkach. Mamy ten, ten słownik wewnętrzny, który powoduje, że robi się pikantnie. I tak ma być. My nie robimy potraw, które nie smakują. Nie? My chcemy smakować życie. Jak, jak jedziemy nie wiem, na wakacje, to mamy oczekiwania. I tutaj też mamy oczekiwania, bo zwyczajnie we współżyciu mamy odpocząć, mamy odpłynąć. To jest nagroda za trudy rodzicielstwa, za trudy bycia razem. Korzystajmy z tego prezentu. Wiesz, ale no. a propos tych największych przekłamań, ja słyszałam jakiś taki tekst. Nie powiem kogo, żeby już nie robić tego. Kobieta nie musi mieć orgazmu. Nie wiem, kto to powiedział. No już nie powiem, kto. Bo już... I dlaczego, i dlaczego. Nie wiem, jak się do tego odnieść, natomiast w bolesnym współżyciu i anorgazmie, to też jest kolejna anorgazmia, zaburzenia, które powodują stan negatywnych skojarzeń, złe samopoczucie z powodu niezdolności do tego, żeby przeżywać pełnię. I to może być tak, że nigdy się nie pojawiło nie wiem, orgazm czy takie szczytowanie, I czyta się na ten temat, ogląda się, widzi się, prawda? Nie wiem, różne statystyki. I takie się ma poczucie, że ojej, to może ze mną jest coś nie tak, mhm. ale można coś z tym zrobić. No właśnie. To. to nie tak, może być to zahamowanie w głowie, wynikające, że nie daję sobie pozwolenia na, na przeżycie przyjemności. Jeżeli za dziecka nie miałam przestrzeni, żeby się bawić swobodnie, żeby mieć warunki do tego, żeby być całkowicie osobą skupioną na przyjemności, nie wiem no sport jakaś, ja akurat tańczyłam przez 4 lata w teatrze tańca tam się tak zatracałam, zapominałam że nic nie istniało jeżeli w przeszłości nie mieliśmy takich sytuacji gdzie odpływaliśmy całkowicie bardzo trudno jest przeżyć orgazm w małżeństwie tego trzeba się zwyczajnie nauczyć to jest jakby ten powód trochę już uzdolnienia do przeżyć. Jeżeli tego nie przeżyliśmy nigdy, bo nie wolno nam być, czuć się przyjemnie, bo przecież dzieci głodują, tu jest wojna, tam jest, jest strasznie. To, takie takie rzeczy, tłumaczenie, takie, że nie wolno przeżyć. Ale takie rzeczy czasami w kościele. Mm -hmm. Właśnie, o, kobieta nie musi mieć orgazmu. No to, to, jest, to jest coś, co ja usłyszałam no, od, od, od mm -hmm. osoby wierzącej. Tak, no. no zwyczajnie trzeba się z tym nie zgodzić, bo to nie jest prawda. Pytanie też, co miała na myśli bo jeszcze dołączę, włączę, przejdę do tego tematu anorgazmi, gdzie kobieta może osiągnąć pewien rodzaj satysfakcji, nie osiągając szczytu. Może tak być. I to może trwać latami, zanim się nauczy, ale da się nauczyć, da się uzdolnić ciało, dobra lektura, jak jesteśmy zbudowane odwaga że poprosić męża słuchaj w tym i w tym miejscu mam takie takie punkty mhm. które powodują że ja zaczynam coś przeżywać i czuć mhm. dotykaj mnie pieść nie wiem całuj masuj żebym ja coś odczuła my mamy prawo o to prosić swoich mężów i to właśnie z pełną taką swobodą z pełnym takim poczuciem bezpieczeństwa mhm. i dopuszczalności moralnej i myśl, że, znaczy myślę, że mężowie też chcą kobiecie chcą nam pomóc, nie? tak, chcą, żebyśmy my też coś odczuwały. Mhm. Oczywiście takie skonfrontowanie i zharmonizowanie podniecenia jest zadaniem, jest wyzwaniem, ale jeżeli zostawiamy seks na ostatnim miejscu zadań do zrobienia, bo wcześniej są obowiązki, prawda, wożenie dzieci w różne miejsca, nie wiem, posiłki, sprzątanie, jakie mamy zasoby na ten seks? Też pytam się do dziewczyn, co wam zostaje z sił, kiedy odpoczywacie żeby mieć wpływ na jakość współżycia my swego czasu mieliśmy taki taki patent przy małych dzieciach, że nastawialiśmy zegarek na czwartą nad ranem żeby się spotkać, mieć siłę mieć energię nie, to był zwyczajny, żeby nasze małżeństwo nie było z przypadku, tylko z projektu my chcieliśmy mieć wpływ na odrobinę radości w całym szaleństwie wychowywania małych dzieci wtedy chyba czwórka czy piątka i dało się Dało się nie mieć przerw, jakby cały czas, może powiedzieć, że dobry seks, dobre suplementy, witaminy i tak dalej, ale okazuje się, że to jest coś więcej, bo każde nasze działanie fizyczne ma konsekwencje duchowe. Że my rzeczywiście przeżywamy coś tak głęboko i nie mamy na to wpływu, to się dzieje samo. Sami wiemy, że w sakramencie my nie jesteśmy sami, tak? że w jakiś sposób przez ciało bliskość i jedność wyrażamy też sferę duchową. My możemy się tak zwyczajnie modlić. Oddawać chwałę Panu, jeżeli wierzymy, prawda? Wierzymy w Boga, trójedynego, który dał nam ciało, oddajemy mu cześć poprzez i chwałę poprzez to, że współżyjemy ze sobą. I cieszymy się z tego, I nie robimy tego z obowiązku, z konieczności, żeby przetrwać. Jeśli chodzi o technikę, no to są ćwiczenia harmonizujące, żeby właśnie ten stan krzywy, krzywej podniecenia zmienić. Stymulacja, masaż jak mówiłam, środki pomocne, jak różne kremy nawilżające, wszystko co pomoże uzdolnić ciało do dawania miłości, to jest dobre. To jest właściwe. Nie bójmy się kupować. Są kremy intymne, można posyłać męża, jeżeli człowiek czuje jakieś zawstydzenie, ale kurczę, noszę obrączkę, jestem żoną, mam Przez do tego prawo. Nie kupować teraz, tak żeby wiesz. <grym> tak, no gorzej, jak odbierze ktoś z domowników, trzeba się <grym> wtedy wytłumaczyć, ale bez emocji, zupełnie. Jeżeli mamy cokolwiek dzieciom przekazać, to najważniejsze, żeby widziały rodziców, którzy okazują sobie czułość, <grym> widzą nas razem, że my się przytulamy, głoszczemy, że jest jakaś tajemnica w tej sypialni. I tajemnica, która jest dobra, żeby one też kiedyś chciały zakładać małżeństwa, nie się ich bały. Później wychowanie tłumiące, to już mówiłam, właśnie ta przeszłość, bez wyjaśnienia dlaczego. Nie, że czasem otrzymujemy jakieś informacje w dzieciństwie, cały jakby młodość niesiemy, że tylko tak, nie inaczej, że żadna inna pozycja, tylko jedna, tak? I że kobieta ma tylko być tą, która bierze, a nie tą, która się angażuje. No to są takie stereotypy. Mhm. Ale to zdarzają się, że w kościele są powtarzane. Nie? Znaczy, Nie wiem dlaczego? Pewnie z lęku. Pewnie z lęku, że my jako kobiety będziemy zwyczajnie szczęśliwe w ciele. Będziemy mówiły o, o przeżywaniu orgazmu zewnętrznego, że y, nasza łektaczka ma bardzo duże znaczenie w. Y, w ogóle w byciu kobietą, w, jako żoną, tak, mamy pewne narzędzie, które podczas porodu jest nieuszkodzone, które pozwala nam mhm. cieszyć się i y, bliskością męża i przeżywać podniecenie, właśnie czy y, taką drogę do szczytowania, która jest niezależna od stanu naszych dróg rodnych. Mhm. Y, to też jest świetna, świetna jakby droga dla osób, które są przy nadziei w ostatnich miesiącach ciąży. Nasze ciało y, poznane. Staje się przepięknym narzędziem do wyrażania, odbierania miłości. I tych pom te pomysły się nie kończą, dlatego że problemy się nie kończą. <laughs> I to powinno być tak, że pojawia się problem, szukam rozwiązania. I ono istnieje. Później jeszcze mam taki, taki ważny temat, jeśli chodzi o przeszkodę zatrucie erotyzmem. Doświadczenie mhm. obrazów pornograficznych z przeszłości, dzieciństwa u kobiet może powodować takie napięcie, że ja nie chcę być podobna do tamtych aktorek. Nie chcę mhm. być taka jak one, dlatego nie ubiorę się tak, dlatego się nie rozbiorę, dlatego gaszę światło, bo jestem zawstydzona obrazami, które kiedyś mhm. zniszczyły we mnie piękno. I um, kiedy sobie to wytłumaczę, że to była jakaś przemoc i obrazu, ta takie może być taki gwałt wizualny na mhm. y, czystym sercu dziewczyny i y, że y, 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 robią to ludzie, którzy są opłaceni, którzy y, y, przedstawiają, grają sytuacje nierealne w życiu, bo na co dzień nie spotykamy się z grupą nagich osób gotowych do współżycia. To jest nierealne. Kiedy sobie to wytłumaczymy, układa się coś w głowie. Że nie, że ciało jest dobre, wszystko jest dobre, a to, że zostało to wynaturzone, stało się to narzędziem, żeby zarabiać, tak? No bo im więcej uzależnionych, tym więcej mamy tutaj osób chorych. Robi dziś jakiś taki biznes. Kiedy czek, tak to wszystko ułoży i dodatkowo zrozumie, że językiem miłości w małżeństwie rzeczywiście jest ciało i że my poprzez ciało więcej przekażemy niż poprzez gadanie, możemy odkryć, że. Bardzo wiele jeszcze przed nami. Po tych 30 latach na nowo spojrzeć na naszą sypialnię. Jak ona wygląda? Czy ona jest zachęcająca? Czy ona jest miejscem tego dospania? Czy my tam pracujemy? To jest ważne, że ja wchodzę do sypialni i mam jedno skojarzenie. Czy ono pachnie? Czy ono jest właśnie takim czymś, co. takim ogniwem, tak? Wszystko może być bardzo słabe, ale to niech będzie też taki ogień, do którego ciągle dokładamy, bo i my się ogrzejemy, i dzieci. Kiedy my się rozpuścimy prawda, i będziemy te, te zasoby rozdawać, nie będziemy mieć zwyczajnie siły do kochania siebie. Jesteśmy sobie zadani. A erotyzm, no, zwłaszcza i u kobiet, i u mężczyzn, powoduje konsekwencje dalekosiężne. Że nawet jeżeli rozpoczął się w dzieciństwie, w młodości, mhm. niestety pamiętamy, mamy pamięć, jak na twardym dysku. To jest niesamowite, nie? że, że to tak. się pamięta wszystko. Podczas współżycia często mogą przychodzić no. różne myśli. To to Można świadomie je odrzucić, że to jest fałsz, to jest kłamstwo. Nie chcę o tym pamiętać. Można sobie wyobrazić, nie wiem, mam zamknięte oczy, jestem w przepięknym momencie z mężem i nagle ktoś puka do mojego umysłu. Nie? I hej, hej, ale pamiętaj, to, co robisz, prawda, to jest grzech. Czy yy, jakaś, jakieś hasło, które nas zawstydza, często przychodzą jak na myśl jakieś wulgarne yy, dialogi, które usłyszałyśmy. Mhm. Ta pamięć kobiety jest tak szczegółowa, że od razu przekłada się na czucie. Że przychodzi hmm. obraz i my to odczuwamy. Tak, Więc, I od razu tak. ochota gdzieś spada. Tak, dlatego nagle... to, no, to jest ta walka wewnętrzna. Się. Walka wewnętrzna, walka, którą można wygrać. Na zasadzie powiedzieć: Stop, to już było, nie zgadzam, nie przyjmuję tych obrazów. Nie odejdź, nie, nie wpuszczam cię. Ten obraz, hmm. który puka, odejdź. I y, tak sobie kobiety radzą, jeśli chodzi o tą pamięć przykrych y, mm, obrazów. Pamięć doznań nie gorsza. Jeżeli doszło do jakichś przekroczenia granic w, w przeszłości, sytuacji, których byśmy nigdy nie chciały, to jest trudne, dlatego że żaden najczulszy dotyk, najlepsza wola męża nie ukoi nam tego cierpienia z przeszłości. Tutaj możemy to poddać modlitwie. Możemy. Też siłą woli nie? pogodzić się z tym, że tak, to było, to jest częścią mojego życia. Jestem mądrzejsza o to doświadczenie. Mogę na przykład w tym temacie to przepracować. Mhm. Mogę pomagać dziewczynom, kobietom, które są w podobnej sytuacji. Da się z tym żyć. Nie zmienię tego, nie wymarzę, mhm. ale to nie znaczy, że moja przeszłość ma ranić mojego męża i odwrotnie. Mhm. Jeśli chodzi o zatrucie erotyzmem, no to widzimy to wśród młodych par, zwłaszcza studenckich. Wyrwali się z domu, prawda? Nagle szał, imprezka, przyciąganie, no ale szał się kiedyś kończy. Potem rodzi się taki niepokój, podejrzliwość. I to właśnie jest to, ta przeszkoda. Podejrzliwość wobec stosunku do własnej seksualności i taka wrażliwość na drugą osobę, czy ona mnie nie zdradza. I to się rodzi zawsze, takie, takie, takie etapy, że najpierw jest właśnie super zabawa, potem rodzi się jakiś niepokój, a potem właśnie takie pytanie, bo ja wszystko oddałam, że już nie mam co dać, ale też pytanie o tą drugą osobę, która, którą przywłaszczam staje się moim. I dlatego jest bardzo wiele dramatów rozstań. Ludzie, którzy weszli od razu w intymność po pierwszym poznaniu. Aha, o tym mówisz. Tak. Okej, okay, czyli zbyt szybkie zaangażowanie się w... Tak, mówię w... o, 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 o przeszłości, mhm. która mogła się wydarzyć, potem ktoś mógł się tak po prostu oprzytomnieć, że hej, hej, przesadziłam, to nie było w porządku. Okay. Y My jako katolicy chodzimy do spowiedzi, doświadczamy przebaczenia, ulgi, przebaczamy sobie. Zaczynamy od nowa. W innych jakby wyznaniach pogodzenie się z tą przeszłością z, z czymś, co się, nie wiem, zrobiło źle, <ścoughs> czy niewłaściwie, też jest takim dobrym startem. Ale wiesz, ja mogę sobie powiedzieć, że ja sobie wybaczyłam, ale tak... Czy ja w to wierzę, że sobie wybaczyłam mnie tak nie do końca, kobiety sobie wierzą, nawet jak pójdą do spowiedzi i tak dalej, powiedzą, tak, jakie życie prowadziły powiedzmy kiedyś i, i to, 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 to się pamięta i. Tak, pamięć y, pamięci się nie, nie wymarza. No więc właśnie, no i, tak. i, i co wtedy? Gdyby nie pamięć, nie miałybyśmy wdzięczności Jezusowi, że nas zbawił. Nie pamięć o tym, co już żeśmy skrzeniły, co zrobiłyśmy nie tak. Y, to jest pierwsza wiadomość. Kurczę, zrobiłam coś nie w porządku. Nie jestem idealem, nie jestem Bogiem, potrzebuję Zbawiciela. I to On mnie uwalnia, nie ja sama. Ja sama mm -hmm. nie jestem w stanie. I właśnie to jest ta różnica, że ja się cieszę, że skarb wiary został mi przekazany, zachowany i odnowiony, i że On mnie usprawiedliwia, bo ja siebie nie usprawiedliwia. Ja z natury będę zawsze stawała w cieniu na zasadzie, że moje czyny będą mnie tam przepychały. Będą kazały mi się schować, zamknąć, nie odzywać, bo zrobiłam to i to źle. A zrobiłam mnóstwo złych rzeczy, robię i nadal będę robić, mhm. mimo że tego nie chcę. Może je w ciele, które i tak jak wierzymy, jest skażone grzechem, pierworodnym i mamy tendencję do robienia złego, nawet mocnej woli i postanowień. Ale ta dobra nowina powoduje, ów, za każdym razem, kiedy wołam do Jezusa, on mi mówi: Słuchaj, ten temat już mamy przepracowany. Daj spokój, już nie wracaj do tego. Nie ciesz się, że żyjesz w ciele, bo to ciało masz ode mnie. I ono mm. zostało odkupione właśnie ciało. Przecież Bóg nas nie zbawił duchowo. Tak, tak. tak, tak. I to jest wow. Jeśli chodzi o to, o zatrucie erotyzmem, z tego też można wyjść poprzez terapię, można wyjść poprzez grupy wsparcia, to też jest dobre. I to trzeba pracować i duchowo, i psychicznie, i, i starać się ćwiczyć wzrok. Wzrok, czyli powrót do wstydu, zawstydzenie, spuszczenie oczu, niewpuszczanie pewnych to obrazów, niezliczenie. To jest no, w dzisiejszych czasach wstyd. No, Ludzie wstyd żyją no. bezwstydnie przecież. Przecież, wiesz, kino, telewizja, tam nie ma wstydu, już, już coraz mniej jest. Takich no my się rzeczy, wstydzimy nie? za innych, nie? No, <laughs> Zresztą, tak. Że o, nie? Że kurczę, jesteśmy w stanie to patrzeć, nie? No jest to ta wrażliwość sumienia, ukształtowania kręgosłupa moralnego i świadomości, kim ja jestem. Kim jestem ja, jakie, jaką mam godność i to, że ci, którzy ją utracili, wcale nie są gorsi ode mnie. I właśnie tu się zaczyna chrześcijaństwo, że te osoby, za których się wstydzę, to jest moja siostra, mój brat w panu, i yy, tylko zapomnieli, kim są. Jeżeli ja mam odwagę przypomnieć, tak jak pracuję z kobietami nastolatkami, kim ty jesteś, yy, to one nagle okurczę, mhm. bo ja zapomniałam, kim jestem. I myślę, że ta pamięć, tak jak ja wiem, że jako ja żona, tak, jestem żoną panią domu, można powiedzieć, że inaczej, że, że ty siedzisz w domu, a może być, ja pracuję w domu, ja prowadzę dom, mini w firmę, ale jednocześnie mam wpływ na jakość naszej bliskości z mężem, mam wpływ. Jest to dla mnie ważne, dlatego to miejsce jest wyjątkowe, dlatego staram się. Wy, wyjątkowo wyglądać, żeby być ciągle atrakcyjna dla tego, na którym mi zależy. Jeżeli stroję się nie wiem do kościoła dla księdza, do, dla, dla sąsiadki, bo idę na spacer, to jest bez sensu, a jeżeli nie stroję się dla męża, to no co? W domu też trzeba się wystroić, nie? <laughs> Często jak mój mąż wraca z pracy, ja akurat pracuję w domu, maluję oko, czy tam usta, a dzieci, o, tata idzie. O, informacja, dziecko Cię obserwuje. My. Dla kogo ty to robisz? Co jest dla ciebie najważniejsze? I mimo, że po 20 latach ja już nie jestem ani zakochana ani nie mam motyli w brzuchu, to wszystko minęło, to jest etap. A miłość to jest ciągle poranek. Ja decyduję dzisiaj Cię kochać. Mimo, że znam swoje wady, twoje, wiem, że też nie jestem łatwa, też chcę ciągle kierować tym, na, na tym statku być kapitanem. I to poddaj się do mnie nie dociera. Ja, ja siebie znam, ale mimo to postanawiam Cię kochać. Nie? I postanawiam, czyli wyrażam to poprzez ciało, poprzez strój, poprzez uszanowanie miejsca. Poprzez to, że rzeczywiście mąż nie zjada resztek po dzieciach, tylko podaje mu gotowe danie. Takie proste rzeczy, ale jako okazuje szacunek i także szacunek do potrzeb. Ty chcesz, abym była z tobą co drugi dzień, codziennie. Dlaczego nie? Spróbujmy. Mhm. Może mi się to też spodoba. No dlaczego nie? A potem się okazuje, że po trzech, czterech dniach jesteśmy tak zaspokojeni, że robimy sobie dzień przerwy. No, tak. Tylko, że mało która para w to wejdzie. Wejdzie w przyjemność, która jest dana, jest prezentem i yy... A raczej nie zepsujemy się w tym temacie. Nie? Okazuje się, że, że nie, za dużo? Że właśnie nie. W małżeństwie? Właśnie to, to za dużo to jest znowu straszenie. A uważajcie. Nie, to macie się zapomnieć. Tutaj macie być bezbronni. I jeżeli żyjecie własne, jeżeli jesteście w sakramencie, dzieje się właśnie coś, nie wiem jak to jest u innych par, ale co jest pewnym takim y, zabezpieczeniem tej relacji fizyczno-duchowej. I y, Mam jeszcze chyba jedno Tak, wszystko? jeszcze jedno dziewiąte. Mhm. No to mówi, tak, jak już od początku sugeruję: życie w cieniu dekalogu, zamiast w blasku. A to, tak? jest, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, z którymi ja się, powiem Ci, spotykam dosyć często, bo dziewczyny piszą na forach internetowych, gdzieś anonimowo zazwyczaj. No, a czy ja mogę już to robić? Czy to już jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech? Czy ja mogę się z tego spowiadać? Znaczy, mówią o rzeczach takich intymnych w sypialni, mm -hmm. się dzieje. A z mężem, nie tak? No, to, no, z mężem, mm -hmm. no z, z mężem, że, że wiesz, że no a co jak, mm -hmm. nie wiem, mąż za wcześnie, prawda. Mm -hmm. i, to, I to przeze mnie tak, że. Mm -hmm że za wcześnie dojdzie do, no tak, do co wytrysku. Wtedy? Co wtedy? No to, to, sobie... to przeze mnie, czy ja muszę się z tego spowiadać? No chyba taka podstawowa wiadomość, nie ma świętych plemników. <noise> Właśnie, że żebyśmy naprawdę przestali się tak y, rozliczać, bo my nie wyjdziemy z oskarżenia, a jesteśmy wyzwolone, wyzwolenie y, od oskarżyciela, no to po co go do tej sypialni wpuszczamy? Jeżeli w miłości mogę wszystko, w miłości, która jest wyrazem szacunku, no jeżeli chyba, że są granice przekroczone, my mówimy o normalnych relacjach, mhm. a nie o zaburzonych, mhm. o jakichś patologiach. To jakby inny temat spotkania. Mhm, tak, tak. Chyba, że ja czuję brak szacunku, to muszę to zbadać, czy ja sobie to sama wymyśliłam, czy, czy to poczucie związane jest z przeszłością, czy to jest fakt dotyczący pewnych działań ze strony męża. Czyli to trzeba rozważyć. Czy to jest prawda, czy to jest bardziej tylko intuicja? Znaczy ja myślę, że są takie osobowości, które um, szu, doszukują się w każdych mm -hmm. swoich działaniach po prostu. Trzeba znaczy, no się taki, to zmienić. Wiesz, o co chodzi. Tak, takie tak. Ta, ży, Życie nie według prawa miłości, tylko życie według, według prawa. prawa. <noise> w sensie, czy, czy to, co ja z, an, analizuję, każdy swój tak. krok, nawet nie tylko w sypialni, tak, tak. tylko w ogóle w życiu, czy to, co ja robię, to już. Czy to jest grzech, czy ja panam się z tego wyspowiadać, czy nie? No jakby. po mhm. znaczy, co się tak katować? Myślę, że większą <laughs> wolność powinniśmy mieć tutaj, nie? Tak. I... Wolność, ale też zaufanie. Mhm. No bo jeżeli ja żyję własne, to ja usłyszę. Nie, że Bóg do nas przemawia, my nie musimy szukać e, jakichś, e, nie wiem, porad w sieci, aplikacji, która nam to wyjaśni. Nie, my to mamy w sobie, nie musimy nigdzie szukać. E, m, pewnym lustrem dla męża jest żona i odwrotnie. Jeżeli tobie mężowi żona coś sugeruje, weź to na poważnie, porozmawiajcie i odwrotnie, jeżeli mąż ci o coś prosi, porozmawiajcie o tym. Dlaczego nie? Nie ma takiej sfery dotykowo, nie wiem, fizycznej, tak, która by była tabu. Wszystko jest stworzone do bliskości, czułości. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Właśnie, a czy nie? Jeżeli akt ma się skończyć złożeniem nasienia w drogach rodnych kobiety, to wszystko przed i wszystko po jest dopuszczalne, po to, żeby małżonkowie mogli się zjednoczyć fizycznie, spotkać, ucieszyć się tym ciałem i ktoś by powiedział: no ładna zabawa. A dlaczego to nie ma być zabawa? My ciągle żyjemy w poczuciu obowiązku, tak? Jako kpolki hmm, chociażby. Jesteśmy tak wychowane do pracowitości, że jak mamy odpocząć, to my się tłumaczymy z tego, jak my czas marnujemy. Do tego tak dochodzi. Właśnie. Tylko dajmy, dajmy sobie taką przestrzeń, żeby się ucieszyć tym ciałem, które jest skończone. No, minie nam 45, szósty rok życia, płodność nam przejdzie i może się okazać, że napisałyśmy się przez 30 lat niepotrzebnie. My sobie tutaj siedzimy, jako kobiety rozmawiamy, bo my, kobiety, to jesteśmy takie, że lubimy sobie pokazać o różnych rzeczach. I my zazwyczaj nie mamy problemu, żeby rozmawiać o nawet w sprawach intymnych. Tak. Właśnie między kobietami nawet, tak? No ale ci faceci to czasami są tacy, żeby porozmawiać z nimi yy, i to jeszcze o tak intymnych rzeczach, to oni wolą to robić niż o tym mówić, nie? Mhm. nie I czy nie myślisz, ma... że. Do... Nie ma Czy w tym nic złego. Myślisz, że i w ogóle, jak teraz kobiety to usłyszą, to powiedzą, no tak, no gdzie ja z moim mężem pogadam o tym mhm. Tak, ale mamy język również yy, niewerbalny. Nie? Że możemy rozmawiać nie używając słów. No nie no, kobiety. <laughs> możemy. Możemy zastosować taką, taki język miłości, który działa na mojego męża. Jeżeli wiemy, że tych języków miłości jest pięć. Jeżeli językiem twojego męża jest na przykład prezent, tak, robienie mu niespodzianek, zróbmy to. Znamy taką metodę pewnej amerykanki, która po powrocie męża z misji, bo była akurat żołnierzem, przebrała się za prezent. I on pamiętał to bardzo długo, że to było tak fascynujące i miała inny kolor bielizny na każdy dzień, kiedy był na przepustce w domu. Zainwestowała w ten czas, wysłała dzieci do dziadków, czy czasem my, my jako kobiety potrafimy się dzielić opieką, jeżeli nam na czymś zależy. Więc niech nam w końcu zacznie zależeć na mężu. Które potrzebuje naszej czułości, bo on o tym marzył. No po to nas sobie wziął za żonę, żeby też coś z tego mieć, tak? Mhm. My mamy poczucie bezpieczeństwa, ochrony, mamy mnóstwo potrzeb spełnionych. Zapytajmy się męża, jakie ja potrzeby twoje spełniam? Jeżeli odpowiedzi żadne, niech to będzie dla ciebie bardzo poważna duchowa praca. Mhm. To naprawdę praca, którą mamy też jako zadanie, bo. To nie jest tak, że my się domyślimy, co on potrzebuje i odwrotnie, możemy to wyrazić słownie, ale także pokazać, wziąć dłoń męża i pokazać, dotykaj mnie tak, a tutaj nie, bo tu mi się źle kojarzy. Jak on to zrozumie, że on nie jest winny, to poczuje wielką ulgę i jeżeli zobaczy w oczach żony satysfakcję, radość, że to on jest prowaderem jej szczęścia, to nie wierzy, że to nie przełoży się na lepszą relację w innych tematach. Że będzie może łatwiej jakiś konflikt rozwiązać, jeżeli tutaj będzie jakieś ciepło. Bo czasem to współżycie zostawiamy dopiero jako nagrodę, kiedy przejdziemy terapię, kiedy no dogadamy się w sprawie wychowania, jak wakacji, doradztwa. Idealnie jak to. Jak będzie idealnie między nami, to dopiero wtedy. Możemy się obudzić mając pięćdziesiątkę, kiedy już nie będziemy za bardzo. Ale no, nigdy, nie jest, nigdy nie jest tak idealnie, nie? No, no Jakby... nie będzie. Nie będzie. I to też ta wiadomość powoduje taką ulgę. Uf. Czyli wszystko ok, yy, idziemy razem yy, po to, żeby Twoje wady i, i cechy yy, zmieniały mnie, i odwrotnie. Przecież to jest świetny ten trener, mój mąż. Trener, <taki>, taki partner, który gdzieś mnie w czymś tam ćwiczy, i odwrotnie. I poprzez nasze ścierania się, kłótnie, yy, idziemy do przodu. Bo tam, gdzie nie ma kłótni i ścierania się, to znaczy, że nam nie zależy. I właśnie to dobrze, że my się ścieramy, że wyrażamy, to oznacza, że ja chcę lepiej. Nie, że tupnę nogą. Nie, wyjedźmy gdzieś razem, bo krępuje mnie przeżywanie fizyczne naszej bliskości w domu, bo boję się, że ktoś usłyszy. Mhm. Wzał, kup w końcu ten klucz do drzwi, zasłoń rolety. Nie mogę się kochać, kiedy są w domu nastolatki, bo boję się, jestem skrępowana, że one się domyślą. Zrób coś z tym. Niech to będzie takie wzajemne wyzwanie. Ty w końcu wydaj konkretną kwotę na to, żeby się pięknie ubrać dla mnie. Co z tego, że efekt, za, efekt zawsze jest ten sam? Ale ta droga, to, że ja pokażę poprzez mm. y, wydanie tych tak, jakichś konkretnych pieniędzy y, na siebie, dla ciebie, jest wyrazem miłości. To jest taka walentynka całoroczna. No, Może być jest. tak, że y, mam opór i przejdę te wszystkie punkty i okazuje się, że jeszcze, no to idź do specjalisty. Bo to, co my tutaj mówimy, to są pewne porady. Mm. Tak, Ale przecież mamy specjalistów, tak? Nie bójmy się o tym mówić y, i szukajmy rozwiązań. To nie jest taka porażka, tak. jak ktoś już mówi, tak. wiesz, czasami kobiety tak, no to jest poraha iść gdzieś do jakiegoś seksuologa i tak dalej, no bo to się wydaje takie naturalne, a tu niby. A tu się okazuje, lekarza. że to jest wyzwanie, i to, że ja gdzieś idę, to znaczy, że mi zależy, że jestem odpowiedzialna tak, za siebie, za męża, bo chcę lepiej, bo traktuję go poważnie. I seks nie jest czymś zwyczajnym. Jest wyjątkowym przeżywaniem bycia razem. Pielęgnujmy to, jak się da. Dlaczego? Dlatego, że nie pochodzi od nas. My nie wymyśliliśmy takiego sposobu łączenia się kobiety, mężczyzny. Mhm. Tak, jeżeli jesteśmy zbudowani, że czegoś nam brakuje po to, żeby się połączyć, i jeszcze na dodatek, jak powstanie z tego nowe życie, to przecież to jest fenomen, że gdzie słowo słowo kocham staje się ciałem. Mhm. W, w nowym człowieku. Ostatnie pytanie, jest taki zarzut wobec właśnie takiego patrzenia na chrześcijański seks, że no, on jest tylko po to, żeby potomstwo e, mieć, mm -hmm. tak? e, I nawet słyszałam taki mm -hmm. tekst kiedyś, ale no, też nie pamiętam kto go powiedział, e, że, przed, że dlaczego warto znaczy przed, przed ślubem nie, nie współżyć? No bo jakby narządy są dla dzieci. Jeszcze, jeszcze to pani powiedziała, wara od narządu. Nie, to może to mój mąż przerobił już. <głos> <głos> wara od narządu. Tak. No, gdybyśmy były tylko i wyłącznie jakimś narządem, tylko ciałem, no to może, może ta interpretacja miałaby jakiś głębszy sens, no ale nie jesteśmy. Jako osoba ludzka tak, jesteśmy y, ludźmi, y, osobami duchowymi, może być ukrytymi w ciele tak, i przez ciało wyrażamy całą sferę niewidzialną. I jako osoba y, poprzez ciało to y, moja seksualność nie jest umieszczona w narządach. Dlatego, że mój włos jest kobiecy, <laughs> każda komórka ciała jest, tak, je, jest kobieca. Y, I odwrotnie, nie da się zmienić narządów, żeby zmienić mózg, Zmienić resztę, po prostu się nie da. Są z tego potem różne problemy i komplikacje, i dlatego takie myślenie jest błędne, bo ja ofiarowując siebie, ofiarowuję serce, coś ukrytego, a to, że mam, jestem tak zbudowana, i moje narządy mi udostępniają połączenie w sposób niezwykły. W sposób taki, który daje nowe życie. To jest unikatowe. To jest, to jest, no dla mnie to jest fantastyczne, że jako ludzie możemy uczestniczyć no, we współstwarzaniu nowych istot, tak? Bo jeżeli ja wierzę, że to jest współpraca ze stwórcą że ja nie robię dzieci, tylko ja współpracuję, a stwarzam warunki, żeby powstały, czyli wiem, kiedy jest okres płodny, wiem, jak męża, dosyć, prawda, jakie suplementy mu tam dawać, żeby był bardziej silny, sprawczy, żeby, żeby te jego plemniki rzeczywiście z tym nośnikiem genetycznym miały, no, pełne pełnowartościowe. Ta wiedza współczesna pozwala nam poważnie podejść do prokreacji, do, do płodności, ale także, to się zmieniło już w kościele, tak zwanym, tak? Tak? Głosem kościoła już te stereotypy nie są, bo to zostało zwyczajnie niepotwierdzone <noise> przez, przez naukę kościoła. Nie, współżycie jest po to, żeby być wyrazem jednoczącym małżonków, a owocem tego są dzieci, mhm. takiego działania, no bo tak powstajemy. I jeżeli mam jakąkolwiek okazję do współżycia, to powiem Wam, że ja to wykorzystuję. Naprawdę. Na przykład palimy w kominku, mamy ostatni dzień ognia, już wypalamy ostatnie drewno, organizujemy sobie, no nie wiem, dzieci na plac, zabaw przyjdzie za godzinę, zamykamy wszystkie drzwi. I jest piękna atmosfera, żeby się spotkać przed kominkiem, że to jest możliwe. Tylko my, jako, wydaje mi się, naród polski, jesteśmy bardzo zachowawczy i mimo, że oglądamy fantastyczne rzeczy, które mogłyby nas prowokować do pomysłów, my tego nie, po prostu nie, nie przykładamy na życie. I małżeństwo może być fascynujące, może być przygodą, ogień może płonąć nie poprzez dobór i wymyślanie technik i miejsc współżycia, tylko poprzez to, że my się rozwijamy przez problemy. I dbamy o to współżycie, które, tak jak chleb w chlebaku, jest codziennie na miejscu, tak? Ja mogę sobie ukroić tego chleba kawałek, nasycić się. Ja wiem, że on tam jest. I podobnie, żona, jeżeli jesteśmy do dyspozycji swojej, mamy poczucie takiego zaopiekowania, że jest ktoś, kto mnie przytuli, kto sprawi, że poczuję się bardzo kobieco, tak? Niezwykle poprzez moją nagość, poprzez to, że można może na mnie patrzeć. I to też jest taka profilaktyka chociażby pornografii. Jeżeli widzimy takie zachowania w swojej małżeństwie, zwyczajnie przekierowujmy zaciekawienie sobą mm. z tej komórki, czy popatrz na mnie, nie patrz na tamte kobiety. Nie? Ja, ja na to mogę pozwolić, dlatego że chcę, twój, żeby Twój wzrok mnie adorował. Tak? A adoracja oznacza pocałunek. Nie tak jak Ewa, adorowana przez Adama. My to mamy wpisane gdzieś, w, wydaje mi się, że chyba w szpik, to że chcemy być zauważone. Mhm. I y, mamy wpływ. Jako żony naprawdę mamy wpływ. I to się zaczyna od, y, może być, modlitwy małżeńskiej. Jak dobrze, że jesteś. Co tam Mo Można modlić się o dobry seks? Oczywiście. No. <laughs> o dobrych doradców, o odwagę, o to, żeby pokonać jakieś ograniczenia, o to, aby był szczęścionośny i aby poddać się trochę prowadzeniu mężowi. Tutaj uważam, że można samemu inicjować bardzo wiele, mhm. ale zwyczajnie nie pocieraj, że ktoś nam zrobi krzywdę. No poczucie bezpieczeństwa, jakaś taka relacja oparta na partnerstwie, powoduje, że my nie możemy zdjąć zbroję. Możemy zostawić broń przed, przed sypialnią i zwyczajnie się poddać. Poddać można powiedzieć miłości, tak? która w akcie jest wyrazem no, takim najpełniejszym w małżeństwie, tego co niewidzialne. I czy można żyć bez seksu i być małżeństwem? Można. Są różne choroby, operacje, które powodują, że jest jakaś niezdolność. Czy od mhm. strony męża, operacje dotyczące prostaty, czy od strony kobiety, wycięcie pewnych narzędów, czy niezdolność wynikająca z łożyska przodującego, kiedy jest się w ciąży. Mhm. A przez całą ciążę można normalnie współżyć, chyba że ma jakieś, jest to niebezpieczne dla dziecka. I co wtedy? Wtedy możemy wyrażać nadal intymność, bliskość poprzez dotyk i też nie rozliczać się z tego. Dziękuję bardzo. Jeszcze poleć książkę, którą tak. przyniosłaś, bo myślę, że jest ważna. Święty Seks, Gregory Popcak, wydawnictwo Światło Życie, ojciec, mąż zaangażowany w przełożenie teologii ciała na praktykę. Dobra książka, taka można powiedzieć, praktyczny seksuolog w domu. <głos》> tu są pytania na trudne odpowiedzi, są też pewne techniki spowalniające wytrysk, na przykład, czy przyspieszające, czy uzdalniające kobiety do. poprzez różne ćwiczenia mięśnia kegla do przeżywania mm -hmm. głębszego. Tu także jest temat dotyczący właśnie wyrażania tego, co takie trudne, tych, tych potrzeb, bez oskarżeń. I wszystko jest otoczone takim poczuciem, że to jest głos, głos Kościoła. Katolickiego. No naprawdę. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Drodzy nasi widzowie i czytelnicy, czytelnicy, ja już o książkach oczywiście myślę. Drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli was ten temat interesuje, Napiszcie w komentarzu gdzieś gdzie obejrzycie ten film albo wysłuchacie. Czy takie tematy Was interesują, czy jeszcze mamy się spotykać i o nich rozmawiać, bo możemy jeszcze powtórzyć taki odcinek. Rozszerzyć o wychowanie dzieci w tematy. Tak. Napiszcie, napiszcie, proszę, bo jestem ciekawa, czy, czy, czy. Bo czasami są takie może wrażenie, że w kościele. a już po prostu ten seks jest tak wszędzie, że już po prostu nie, nie chcemy w kościele jeszcze tego seksu, bo już za dużo na tego. Ale myślę, że myślę, że nie, nie powinniśmy tego tematu unikać. Myślę, że Owszem, są... jest, ale, ale nie ten. Święty Jan Paweł II mówił, nigdy nie używał słowa seks, tylko mówił, gdzie dwoje staje się jedno. I my o tym mówimy. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Dzięki Ci serdecznie za rozmowę. Zapraszamy oczywiście na nasz portal contragentiles.pl. Tam też sekcja trochę bardziej teologicznie o tym mężczyzna, kobieta, ich rola w kościele. I oczywiście zapraszamy do naszej księgarni. Tam też książki apologetyczne. Dzięki, do usłyszenia. Do zobaczenia.